Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną lekcję ze mną. Tym razem zajmiemy się asymptotami funkcji. Zapraszam. Zacznijmy od tego, co to jest asymptota. Otóż z asymptotą spotkały się już w szkole średniej. Były dwa rodzaje asymptot w szkole średniej. Asymptota pozioma i asymptota pionowa. My tutaj na studiach już będziemy się zajmować też asymptotami. Oprócz tych poziomych i pionowych będą jeszcze ukośne. I teraz tak, co to ta asymptota jest? Otóż asymptota jest to linia, prosta inaczej, prawda, linia, do której wykres bardzo blisko zmierza, ale jej nigdy nie przetnie. Po prostu nie może wykres przeciąć asymptoty. Ja tutaj na naszym takim przykładowym układzie, malutkim układzie współrzędnych, narysowałam właśnie te trzy rodzaje. To jest asymptota pozioma i ona ma równanie y równa się coś tam, jakieś a. Tu jest asymptota pionowa i ona ma równanie x jakieś tam a. I jest ta ostatnia ukośna, tak? Leci w górę jak funkcja rosnąca, albo może być funkcja malejąca. I ona ma równanie y równa się ax plus b. To dla Ciebie nie są obce równania, prawda? Takie postacie prostych, dlatego że z takimi postaciami prostych spotykałeś się w szkole średniej. Natomiast ja teraz zwrócę tutaj uwagę, jak wyznaczać właśnie na bazie wzoru funkcji, jak wyznaczać asymptoty. Niech do naszej analizy funkcja będzie miała wzór y równa się f od x, bardzo ogólnie. I teraz, najpierw zajmiemy się tą asymptotą, może po kolei pionową. Czyli tak, asymptota pionowa, gdzie ona będzie narysowana na naszym układzie współrzędnych, jak ona będzie wyznaczona? Otóż, pierwsza sprawa w przypadku asymptoty pionowej jest to, że musimy wyznaczyć dziedzinę tej funkcji. Czyli wyznaczamy sobie dziedzinę funkcji i teraz od tej dziedziny dużo zależy. Czyli asymptota pionowa ma ścisły związek z dziedziną. Tutaj, żeby było jasne, dziedzina funkcji jest bardzo istotna. I teraz tak, jeżeli jakiś punkt nie należy do dziedziny funkcji, czyli przykładowo, jeżeli dziedziną są liczby rzeczywiste z wyłączeniem jakiegoś x0, to wtedy ja liczę sobie granicę, czyli liczę sobie granicę przy x zmierzającym do x0. I teraz uwaga, skoro ten x0 nie należy do dziedziny, to ja muszę policzyć granicę z prawej strony i z lewej, czyli z prawej strony. Z naszej funkcji tutaj, liczymy granicę, prawda, tej naszej funkcji. I teraz, jeżeli nam wyjdzie plus albo minus nieskończoność, to znaczy, że będzie istniała asymptota pionowa. Tak samo robię z lewej strony, czyli przy x zmierzającym do x0 z minusem liczę granicę. I znowu, jeżeli wyjdzie nam plus minus nieskończoność, to znaczy, że będzie istniała asymptota pionowa i wtedy asymptota pionowa będzie miała wzór x równa się x0. Tak jak ja tutaj zaznaczyłam w układzie współrzędnych x równa się a, no naszym a będzie x0. Gdyby była sytuacja, że dziedziną są liczby rzeczywiste, to wtedy nasza funkcja oczywiście na wykresie, jak zrobimy wykres, tutaj nie będzie żadnej asymptoty wtedy pionowej. Asymptoty są bardzo potrzebne do tego, żeby jak będziemy badać przebieg zmienności funkcji, to żeby ten wykres był taki prawie że idealny. No to teraz druga asymptota, asymptota pozioma. Asymptota pozioma. I teraz co? Jeżeli chodzi o asymptotę poziomą, to my tutaj nic nie potrzebujemy, liczymy od razu granicę. Liczymy granicę przy x zmierzającym do plus nieskończoności z naszej oczywiście tej funkcji. I tak samo będziemy zliczyć granicę przy x zmierzającym do minus nieskończoności. I teraz, jeżeli tu nam wyjdzie jakieś a, konkretne a, napisałam a, no bo tutaj też miałam to a zaznaczone, jeżeli
policzymy sobie granicę przy x zmierzającym do minus nieskończoności tej naszej funkcji i też wyjdzie a, to ja mogę wtedy stwierdzić, że nasza po prostu nasz wykres tutaj tej funkcji, który będziemy tam rysować, będzie miał asymptotę poziomą o wzorze y równa się a. I teraz to, co ja napisałam tutaj, jak widzisz, to jeżeli by się zdarzyła taka sytuacja, że ta granica jest nieskończoność, a ta na przykład nie istnieje z tej lewej strony, albo na przykład to jest jakaś liczba konkretna, to wtedy ja mogę powiedzieć, że asymptota jest pionowa, na przykład prawostronna. Natomiast w tej sytuacji, jeżeli tu mam plus minus nieskończoność, tu mam plus minus nieskończoność, to mogę powiedzieć, że moja asymptota pionowa jest obustronna. Tak samo tu się dzieje. Jeżeli tutaj mam a i tu mam a, to mogę powiedzieć, że moja ta funkcja ma asymptotę poziomą obustronną. Gdyby się zdarzyło, że tu jest a tu wyszła jakaś nieskończoność, prawda? No to wtedy byłaby asymptota pozioma jednostronna. Tak się składa, że musisz pamiętać, że to nasze a, ja to zapiszę, to musi być konkretna liczba rzeczywista. 7, 12, 15 i tak dalej. To ma być po prostu liczba rzeczywista. Absolutnie tutaj nie mogą wychodzić nieskończoności, bo gdyby wyszły nieskończoności, to byśmy napisali, że asymptota pozioma nie istnieje, prawda? Dobrze. I ta trzecia asymptota, asymptota ukośna. Z tą asymptotą jest czasem tak, że może się zdarzyć sytuacja, że asymptota ukośna przejdzie nam w poziomą. Ale ja będę starała się tak, żeby osobno analizować pionową, osobno poziomą i dla mnie ukośna to jest albo ta funkcja rosnąca, albo ta funkcja malejąca. I teraz jak będziemy ją wyznaczać? Napiszemy sobie oczywiście ten wzór, że y to się równa ax plus b i teraz podam Ci wzór na a, czyli musimy liczyć tym wzorem granicę też pewną i tutaj napiszę plus minus od razu nieskończoność, żebym tutaj już dwa razy tego nie musiała pisać, czyli a to się równa granica przy x zmierzającym do plus minus nieskończoności z f od x podzielone przez x. Czyli żeby wyliczyć a z tej asymptoty ukośnej, gdyby oczywiście istniała, to ja muszę liczyć taką granicę f od x podzielone przez x takiej funkcji. Natomiast b będę liczyła jako znowu granicę plus minus nieskończoności f od x minus ax. No gdyby się zdarzyła sytuacja, prawda, że a mi wyjdzie równe 0, no to tak naprawdę to mi się wyzeruje i mam zwykłą granicę, prawda? Mam granicę limit f od x, czyli w sytuacji, kiedy a będzie równe 0, to moja ukośna asymptota przejdzie na poziomą. Ale ja już tego nie będę nazywała, że przejdzie na poziomą, tylko poziomą osobno, a jak a będzie równe 0, to ja po prostu takiego przypadku nie będę rozpatrywała. Dlatego napiszę Ci, że a różne od 0, bo tu mam sytuację. I tak jak wyznaczamy asymptoty, to nie zaczynamy od razu od ukośnej, prawda? Tylko lecimy po kolei. Pionowa, pozioma, na samym końcu ukośna. Tak się składa z tymi funkcjami, że czasem jest tak, że funkcja ma i asymptotę pionową, i asymptotę poziomą, i asymptotę ukośną, a czasem jest tak, że ma tylko na przykład poziomą, albo że ma tylko pionową, albo że ma tylko ukośną. To wszystko zależy od tego, jak skomplikowany wykres będzie wychodził nam tutaj w układzie współrzędnych. To jest bardzo ważna rzecz. Te asymptoty są już takim dopieszczeniem tego, żeby faktycznie pięknie zbadać przebieg zmienności funkcji. A więc, żebyśmy na kolejnej lekcji już badali sobie przebiegi zmienności funkcji, to ja jeszcze właśnie tego potrzebuję, tych asymptot, dlatego zapraszam Cię do rozwiązywania zadań razem ze mną i do wyznaczania właśnie asymptot. Wyznacz równania asymptot wykresów funkcji. I mamy pierwszą funkcję, f od x równa się w liczniku 2x kwadrat, w mianowniku x do czwartej minus 16. Mamy oczywiście wyznaczyć wszystkie równania asymptot, jakie będą. Zaczynamy bezdyskusyjnie od dziedziny. To jest w ogóle, nie podlega w ogóle żadnej wątpliwości. Trzeba zacząć od dziedziny, czyli mianownik. Piszemy standardowo, nie może być zerem. I rozwiązujemy sobie to. Pierwiastkujemy tutaj, przenosimy, pierwiastkujemy czwartym stopniem. Dochodzimy do wniosku, że x nie może być dwójką, ale też x nie może być minus dwójką. Zatem dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste, tylko bez minus dwójki i bez dwójki. No to teraz tak,
Jeżeli do dziedziny nie należy liczba minus 2 i 2, to przypuszczamy, że w tych miejscach będą właśnie biegnęły asymptoty pionowe. Żeby być tego na 100% pewnym, musimy sobie oczywiście policzyć odpowiednie granice. Ja będę tutaj pisała, że pierwsza asymptota, mam na myśli oczywiście pionowa, bo tak zawsze zaczynam. Czyli liczę sobie limes przy x zmierzającym do, no najpierw sobie weźmy może dwójeczkę z prawej strony i z tej naszej funkcji 2x kwadrat podzielone przez x do potęgi czwartej minus 16. Ja oczywiście od razu mogłabym podstawiać tą dwójkę, ale ja osobiście bardzo lubię przekształcać sobie zawsze do samego końca. Wtedy lepiej jest tak też tłumaczyć i lepiej jest wszystko zobaczyć. Czyli tak, w liczniku nic nie zrobię, ale w mianowniku mogę zastosować wzór skróconego mnożenia. I będę miała tak, x kwadrat minus 4 w jednym nawiasie, a w drugim x kwadrat dodać 4. I dalej mamy, liczymy sobie limes przy x zmierzającym do dwójki z plusem. Przepisuję sobie oczywiście licznik, a tutaj w mianowniku jeszcze raz rozbijam wzorem. X minus 2, x plus 2 i jeszcze mam x kwadrat dodać 4. Dobrze, i teraz popatrz, teraz co będziemy robić? Teraz pasuje nam tą dwójkę podstawić, tylko uwaga, jak ja tą dwójeczkę będę podstawiała oczywiście z prawej strony, ja to zawsze zapisuję nad znakiem równa się, bo na pewno w mianowniku wyjdzie 0. Oczywista sprawa, że wyjdzie 0, bo przecież dwójka nie należy do dziedziny, prawda? Ale zależy z której strony 0. Najpierw podstawiam do góry, czyli dwójkę podstawiam za x, to będę miała 2 do kwadratu, czyli 4 razy 2, czyli 8. Podzielone przez. I teraz tak, jeżeli ja tu podstawię dwójkę, no to mam 2 minus 2, 0, ale ja podstawiam ciut więcej niż 2, czyli 2 z hakiem. Czyli jak ja od 2 z hakiem odejmę 2, to mam 0, ale na plusie. Co zapisujemy w taki sposób? 0 z plusikiem, bo dla mnie jest ważne, czy na plusie, czy na minusie. Dobrze. Dalej mam razy, jak tu postawię dwójkę, no to mam po prostu zwykłe 4. I razy, jak tu postawię dwójkę, to mam 2 do kwadratu, czyli 4 plus 4 to jest 8. I teraz popatrz. 8 podzielone przez, tu ostatecznie z tego i tak wyjdzie 0 mianownika, ale mnie interesuje, że na dole wyjdzie 0 z plusem. Czyli 8 podzielone przez 0 z plusem, czyli 8 podzielone przez bardzo małą liczbę, to jest bardzo duża liczba. Czyli po prostu plus nieskończoność. Miałoby to znaczenie, gdyby to była na przykład liczba ujemna, no to wtedy by był plus minusem, dałby mi minus, prawda? To teraz, jak będę liczyła granicę dwójki z lewej strony, prawda, naszej, no to ja tylko przepiszę już samą końcówkę, nie będę tego jeszcze raz przekształcała, samą tą końcóweczkę. I tak samo równa się. I uwaga, no wiadomo, że u góry będzie też 8. Tutaj będzie ciut mniej niż 2. Czyli jak coś mniej niż 2, odejmę 2, to mam 0, ale z lewej strony. A tu mi pozostaje tak samo. Razy 4, razy 8, to ja po prostu przepisuję. Czyli mam teraz 8 podzielone przez oczywiście 0 na minusie, ale 0 na minusie oznacza, że to jest bardzo mała liczba, ale ujemna. Czyli będę miała po podzieleniu minus nieskończoność. Czyli ja mogę z tego wywnioskować tutaj, że istnieje moja asymptota pionowa, czyli ja zapiszę jej równanie. X równa się 2 i jest to asymptota obustronna. No to teraz dalej, jeszcze te granice mamy. Teraz będę przy minus dwójce najpierw z prawej strony. I też tylko ten końcowe przekształcenie przepiszę tutaj. I tutaj bardzo ważną rzecz, bo my to robimy wszystko nad znakiem równa się. Ten znak równa się dość duży, nad nim takie przekształcenia robimy. Jak ja podstawię minus dwójkę tutaj do kwadratu, to jak jest 4 razy 2, to jest 8, tu się nie zmienia. Teraz minus 2 minus 2 to jest minus 4, pomnożone przez minus 2, ale troszkę więcej niż minus 2. Czyli wyobraź sobie, jak jest to dla Ciebie trudne, to minus 2 z plusem, to sobie wyobraź, że troszkę więcej niż minus 2, czyli na przykład minus 1,9. Ciutkę więcej. Oczywiście to nie jest aż tak dużo więcej, ale troszkę więcej. Czyli jak będę miała to minus 1,9, załóżmy, dodać 2, to będę miała 0, ale na plusie. No i oczywiście razy. Tu minus 2 do kwadratu to jest 4.
4 plus 4, czyli to jest 8. I teraz zauważ, mamy 8 podzielone przez, tu było 0 z plusem, ale tu jest razy minus. Czyli 8 podzielone przez 0 z minusem, to mamy minus nieskończoność. No i teraz pewnie już przypuszczasz, jak będzie, ale ja to muszę przepisać, bo to wszystko musi nam się zgadzać. Więc ja to całe przekształcenie przepiszę. I to, co robimy nad znakiem równa się, jest bardzo ważne, bardzo. Czyli teraz będziemy mieć znowu 8 podzielone przez, znowu mamy minus 4 razy. No to pewnie przypuszczasz, jak tu było 0 z plusem, no to tu będzie 0 z minusem. Dlatego, że to jest minus 2, ale troszkę mniej niż minus 2. Czyli na przykład minus 2,1. No i dodać 2, czyli będzie 0 z minusem. No i razy mamy 8. Zatem tu minus i tu minus da nam plus, czyli 8 podzielone przez, tak jakby 0 z plusem, to mamy plus nieskończoność. Czyli ja znowu z tego mogę wywnioskować, że mamy też drugą asymptotę o równaniu x równa się minus 2, jest to też obustronna asymptota pionowa. No to teraz bierzemy się do dalszej rzeczy, czyli teraz będziemy wyznaczać asymptotę poziomą, czyli przy asymptocie poziomej od razu lecimy sobie z granicami. Najpierw policzę x zmierza do plus nieskończoności, 2x kwadrat podzielone przez x do potęgi czwartej minus 16. Na pewno pamiętasz, jak w szkole średniej uczyłeś się tego, że jak się liczy taką granicę przy x zmierzającym do plus nieskończoności, to jest taka zasada, że wyciągamy przed nawias najwyższą potęgę zmianownika. Czyli ja mam najwyższą potęgę x do czwartej, czyli przepisuję tutaj, wyciągam. I jak ja tutaj wyciągnę przed nawias x do czwartej, to mi zostaje 2 nad x kwadrat. Jak ja tu zabiorę x do czwartej, to mi zostanie 1 minus 16 nad x do czwartej. Ja po to wyciągam, ponieważ to mi się z tym skróci. I teraz tak, jeżeli x zmierza do plus nieskończoności, czy mój drogi zmierzałoby do minus nieskończoności, to i tak zmierza do zera. To też będzie zmierzało do zera. Czyli ostatecznie mogę powiedzieć, że ta moja granica wynosi 0. I ja teraz dopiszę taką rzecz. Ja tu dopiszę też minus. Dlaczego? Bo czy to będzie x zmierzało do plus nieskończoności, czy do minus nieskończoności, to i tak ten człon tutaj zmierza do zera. 0 podzielone przez 1 to i tak jest 0. Czyli mogę wywnioskować, że mam asymptotę poziomą y równa się 0. No i została nam trzecia asymptota. Tutaj asymptota ukośna. Próbujemy. Czyli był wzór na A, że to jest limes przy x zmierzającym, no na razie do plus nieskończoności, ale oczywiście też może być do minus nieskończoności. I teraz mamy tak. Naszą funkcję, czyli ja mam 2x kwadrat podzielone przez x do czwartej minus 16 i tam mam jeszcze podzielić przez x. Był wzór f od x przez x. To ja sobie może zrobię razy 1 nad x, żeby mi było wygodniej w zapisie. Popatrz, nam się ten x tutaj z tym skróci. Czyli ja to po prostu przepiszę. Limes przy x zmierzającym do plus nieskończoności. I tu będę miała 2x, a na dole x do czwartej minus 16. Tą samą metodę zastosuję co wcześniej u góry. Czyli wyciągam przed nawias x do czwartej. I tak samo na dole. I teraz tak, będę miała 2 nad x do trzeciej. Wyciągam tak, żeby mi się tak naprawdę to później zgodziło, prawda, jakbym to wymnożyła. I tu mam 1 minus 16 nad x do potęgi czwartej. Te x do czwartej mi się skraca, tu mi ucieka ten człon do zera, tu mi ten człon też ucieka do zera, czyli ostatecznie 0 nad 1 wynosi 0. Czyli ja tu dopiszę minus nieskończoność, popatrz, to i tak nie będzie miało dla mnie znaczenia, ale a wyszło równe 0. To jest ten przypadek, kiedy powiedziałam, że asymptota ukośna pokrywa się z poziomą. Natomiast ja napiszę, że po prostu jest brak asymptoty ukośnej, bo ja mam na myśli asymptotę ukośną jako taką funkcję liniową, która właśnie ma współczynnik a różny od zera. Czyli jak wychodzi a równe 0, po prostu napisz, że nie ma asymptoty ukośnej, a poziomą przecież już wyznaczyłaś. Przykład numer 2. Funkcja postaci f od x równa się 1 podzielone przez e do x minus 1. To samo mamy wyznaczyć. Zaczynamy oczywiście od założenia. Założenie tutaj związane jest z mianownikiem. Znowu, że mianownik zerem być nie może.
No i mamy do rozwiązania, popatrz, takie równanko wykładnicze i zastanówmy się, co za x-a podstawić, żeby e do x wynosiło właśnie 1. Otóż tak się składa, że za x-a wystarczy podstawić 0. Jeżeli dla Ciebie to jest dalej problem, to ja mogę Ci jeszcze tak zapisać, że e do x jest równa od e do zerowej, bo 1 mogę zastąpić e do zerowej. I teraz mogę zapisać, czyli wniosek z tego, że x nie może być zerem. Czyli dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste bez zera. Zatem pierwsza asymptota, jaką ja będę przypuszczała, że jest, to jest asymptota pionowa, czyli przypuszczam, że właśnie x równe 0 jest asymptotą pionową, ale to oczywiście sprawdzamy. Czyli liczymy sobie limes przy x zmierzającym do 0 z prawej strony i teraz będziemy przepisywać sobie naszą funkcję i to się równa. No to teraz uwaga, jeżeli ja za x podstawię 0, to ja to po prostu śmiało mogę podstawiać, prawda, 0 z prawej strony. Ja będę to oczywiście robiła nad znakiem równa się, czyli tak, u góry jest 1, na dole e do potęgi zerowej to jest 1, ale to jest ciut więcej niż 0, czyli to jest 1 z plusikiem. Minus 1, no to mamy 0 z plusikiem. Zatem 1 podzielone przez 0 z plusem to jest plus nieskończoność. No to teraz liczymy tą granicę przy zerze z lewej strony. Sytuacja tak samo się tutaj miewa. Czyli znowu ma 1 podzielone przez e do zerowej. To jest oczywiście 1, ale tu mamy ciut mniej niż 0, prawda? Ciut mniej niż 0, więc tutaj mamy na pewno troszkę mniejszą liczbę niż 1, czyli będziemy mieć 0 z minusem, a więc z wyniku tego wyjdzie nam minus nieskończoność. Ja mogę wywnioskować teraz z tego, że istnieje asymptota pionowa, jest ona obustronna i ma ona równanie x równa się 0. No to teraz przechodzimy do asymptoty poziomej. Liczymy sobie. Limes przy x zmierzający najpierw do plus nieskończoności i znowu tą funkcję przepisujemy. I teraz uwaga, jeżeli x mi zmierza do nieskończoności, to e do x też zmierza do plus nieskończoności, bo e to jest 2,7. Jak podniesiesz do nieskończoności, no to jest bardzo mega dużo, czyli nieskończoność minus 1 to i tak jest nieskończoność, czyli tak naprawdę mam 1 podzielone przez nieskończoność, to jest oczywiście 0. Czyli asymptota pozioma też będzie. No ale jeszcze muszę z drugiej strony policzyć. W przypadku tych skomplikowańszych bardziej funkcji, prawda, które są takie bardziej na wygląd zagmatwane, to najlepiej sobie jedną i drugą osobno policzyć. Popatrz, co tutaj będzie. Jeżeli będę miała x zmierzające do minus nieskończoności, to mam e do minus nieskończoności. A to, mój drogi, zmierza do zera. E do minus nieskończoności. To jest tak jakby, ja to zapiszę może, e do na przykład minus x, to pamiętasz, to jest 1 nad e do x. Czyli jeżeli e do x zmierzało do nieskończoności, to mamy 1 nad nieskończoność, prawda? Czyli to jest 0, dlatego zapisałam, że zmierza do 0. Czyli ostatecznie mam 1 podzielone przez 0 minus 1, to jest minus 1. Czyli po prostu ja napiszę 1 podzielone przez minus 1, czyli to jest minus 1. No i bardzo fajny, ciekawy wniosek, ponieważ z tego mogę wnioskować, że mam asymptotę poziomą, tylko to będzie asymptota pozioma prawostronna. Taki ciekawy przypadek. Natomiast tutaj mogę wywnioskować, że mam też asymptotę poziomą, tylko to będzie asymptota pozioma lewostronna. No może się tak zdarzyć, że jedna jest inna, druga jest inna. Wszystko zależy od tego, jak skomplikowana we wzorze jest funkcja. No i trzecia asymptota, która nam została do zbadania, to jest asymptota ukośna. Przypomnę, wzór y równa się ax plus b. No i teraz liczymy sobie nasze a. Nasze a to będzie limes przy x zmierzającym do, no na razie zrobimy do plus nieskończoności oczywiście. I tu mamy mieć f od x przez x, jak pamiętasz wzór, czyli 1 nad e do x minus 1, przepisuję naszą funkcję i ją mam podzielić przez x.
Czyli ja mogę napisać pomnożone przez 1 nad x, a ja to od razu wsadzę sobie po prostu do mianownika. Czyli jakby ja mam ją podzielić przez x, tą naszą funkcję. Czyli ja x wsadzam do mianownika, tak jest najprościej zapamiętać. No i teraz popatrz znowu. Jeżeli x zmierza do nieskończoności, to wiemy, że zmierza do plus nieskończoności. To też zmierza do plus nieskończoności. No nieskończoność razy nieskończoność to i tak nieskończoność, a 1 podzielone przez nieskończoność to jest 0. Czyli skoro wyszło nam 0, to znaczy, że nam się pokryje z poziomą, czyli asymptota ukośna jakby nie istnieje. Ale muszę sprawdzić jeszcze z drugiej strony. To było problemowo, więc dlatego ja robię to osobno i tak samo przepiszę sobie tutaj. Tak. I teraz popatrz, jeżeli x zmierza do minus nieskończoności, to ten człon zmierza do zera, o czym już tu powiedziałam, czyli tu mam 0 minus 1, czyli minus 1, ale to i tak zmierza do minus nieskończoności, prawda? No bo tu jest zapisane, x zmierza do minus nieskończoności, czyli minus 1 razy minus nieskończoność, to jest plus nieskończoność, 1 nad nieskończoność to jest i tak 0, czyli komentarz brak asymptoty ukośnej, takiej typowej ukośnej, rosnącej czy malejącej, po prostu jest brak. Jeżeli te przykłady, które tutaj z Tobą przerobiłam, to za mało dla Ciebie, chciałbyś więcej poćwiczyć, to zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl. Zapraszam serdecznie. Jeżeli wystarczy tyle przykładów, no to tak czy siak zapraszam na kolejne spotkanie ze mną.